Nadeszła ostatnia niedziela sierpnia i jest niespodzianka. Nie wiem, czy z niej się cieszyć, czy nie cieszyć. Zaraz pokażę. Dzisiaj postanowiłam odłamać wszelkie zbędne łodygi i te zepsute, i te niezepsute, aby te arbuzy, które widać, doszły, zdążyły. Takie puste pobojowisko zostało. Został mi ten kraniec, ale w trakcie robót, proszę, odchylam arbuza. Wygląda jak stukanie, to nic nie da mi. Wygląda sobie niby na dojrzały, a w środku, proszę, pękło. Ja go przekręcam. Ogonek niezaschnięty. I diabeł jeden wziął i pękł. I pytanie, czy z tego, co widzimy, zrobiłoby się czerwone lub różowe? Czy jest szansa? W opisie ma. I to jest tak. Zaraz, zobaczcie. Taka jest łodyga. Taka łodyga. Ona idzie. Prawda? Idzie sobie tu do tego krzaczka. I tu mam napisane, gdzie to jest, że to była odmiana Black Diamond. To nie jest zgodne z opisem, na pewno. Nasiona były kupowane na OLX bez oryginalnego opakowania. No i co? Czekajcie, wezmę go. No wypadałoby go chyba zabrać. Ciężki skupaniec. Zabrać i rozkroić, no bo co? To dobra, to zaraz go wezmę. Zresztą. O! Kurde, blaszka. A teraz tak, to już pokażę, jak jestem z grubsza. Tu jest Janosik. Tak. Jedna kula. Tutaj łodygi gołe, gołe. Idziemy do drugiego Janosika. Idziemy do trzeciego Janosika. Ten tu oto, w taki fajny wzór. Też zostawiłam mu taką łodygę i bocznych trochę. Dobra. Taki fajny. Ma. To jest odmiana Klondike. I tu jest drugi. Dobra, i tu mamy jeden krzak. Tu jest wyjedzony, ale nie będę go zrywać. Wyjedzony przez ślimaka. To jest Crimson Giant. Aha, Crimson Giant. Pieruńsko rośnie silnie. On jest z tych wszystkich, co tutaj odmian mam, a na pewno część odmian nie jest zgodna. Crimson Giant jest najsilniejszy. Również tam ma takie dwie dupeczki. Jeszcze tak, to też jest te trzy. Raz, dwa, trzy. Tu widzimy odmianę ukraińską, odmiana Junak. Bez oryginalnych opakowań, nasiona. Kupione na Allegro. Zresztą wszystko można zobaczyć na filmach wcześniejszych, skąd pochodzą nasiona. Teraz dalej. Sugar Baby. Jest tutaj jedna kula. A tu paznokciem zarysowałam. Tu mamy dwie sztuki i nie wiem, czy będzie się zgadzało. Może to trzeba poczekać. Moon and Stars. No, no nie wydaje. O kurczę, jak łatwo jest paznokciem zajechać. Zarysować. Nie wydaje mi się, żeby to był Moment Stars. To też na OLX. To miał być Rattlesnake. Chyba nie jest. To miał być Tender Sweet. Przepraszam, odwrotnie. To miał być Tender Sweet. A to miał być Rattlesnake. Nie jest, na pewno. Tutaj widzimy dwie sztuki. To ta prostokątna fiszka, co się zmyło. Ten tak się spłaszczył jakby.
coś po nim przejechało. Ten taki, taki. Tutaj kolejny dupeczek i też ślimak zaczął jeść. Na razie nie zrywam. Dupeczek idzie od tego. Prawdopodobnie Charleston Grey. Dobra, i tam jeszcze nie wyczyszczone. No i tyle. Także zróbmy pauzę. Idę i wezmę. O, tu jest jedna kubka liściowa. No, jeszcze taka dupeczka. Zaraz odmiany jakiej. A, i tu jest to nierozszyfrowane. Ale dojdziemy na pewno do tego. Jaka to odmiana. Kurczę, blaszka, no. Liczyłam się z tym, że nasiona nie będą zgodne, ale człowiek zawsze ma tą nadzieję. Głupi ten człowiek jest, jak nie wiem. A w ogóle nie w porządku jest tak, że sprzedawane są rzeczy bez gwarancji na zgodność odmianową w każdym przypadku. I w Polsce, i nie tylko na pewno. Jeszcze raz chcę tego dziwaczka pokazać. Ekstra, patrzcie, jak się zrobił. Powinien być żółty. Czyli to tylko na żółtym kolorze tak się przebarwia. Dobra, bo gadam i gadam. Chodź tu niespodzianko. Black Diamond. Hipotetyczny. Idziemy na wagę. Idziemy pokazać rodzinie. No. A i jeszcze taka mała ciekawostka. Ten słonecznik, który wczoraj został obalony, powstał, wrócił chyba do żywych, co się też okaże. Po prostu go pociągnęło. Tam wygląda na to, że skarpą ziemi poniekąd on się przechylił, że nie jest pęknięty. Także dobra nasza, rośnij zdrowo. Oj. Tak, teraz rozkroimy. No, pękł, jeszcze wziął i diabeł upadł na podłogę, no. O, zważyć trzeba wagę. Mały włos, aby było zapomniane zważenie. Tak, tylko... No, no, no. O, Marko, to twój ten, co nie zważyłeś, na pewno był większy. Bo wielkość podobna. 4,666. Ponad 4,5 kilo. Nieźle. Tak, to przełóż go na deskę i rozkroimy go zaraz. Tak. Znaczy rozkroimy, to pęknięte. Tylko w moją stronę, tak, dobra? O, jest różowy w środku. No, Holender. I co o tym sądzić? Sok polizała, był bardzo słodki. No nic, rozkrajamy. Słuchaj, chodź, ukrój. Tak, kawałeczek jakbyś mógł to... Ja zaraz spróbuję. Słuchajcie, ludzie, macie wysiewać ludziska, kochani, w przyszłym roku. U siebie w ogródkach. Większy. No i ciekawe, ciekawe. O, rany, pyszny. No i nie wiem, co sądzić, naprawdę. Wychodzi na to, że powinien być różowy. Jest słodziutki. Dobra, na razie. Po głębszym popróbowaniu tego owocu stwierdzamy, że jednak nie jest tak słodki, jak na początku się zachłysnęłam tym smakiem. Tutaj blisko tego jest wręcz bardzo mało słodki. W miejscu, gdzie się przebarwia, w takim różu, identycznie smakuje jak w pozostałym kremie, w pozostałym takim białym. Ogólnie jest słodki. Jest pieruńsko soczysty. No ale Black Diamond to nie jest. Dobrze, dobrze. Wyłączam.